instytucje decydują o tym, co się wydarzy w naszym życiu. Jak będą uczone nasze dzieci, jak będziemy leczeni, czy co zostanie zbudowane koło naszego domu. To bardzo duża kompetencja. Dobrze, gdybyśmy mieli nad nimi jakąś kontrolę. I mamy. Mamy ją dzięki prawu do informacji publicznej. Nasza organizacja, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, od końca 2006 roku prowadzi na ten temat portal informacyjny. Niestety trochę się zestarzał, jak ja. I właśnie dlatego wysyłamy na emeryturę DIPKA, logo prowadzonego przez nas pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. Niemal przez dekadę rozgłaszał, jak ważna jest jawność i uczył obywatelki i obywateli, jak walczyć o publiczne dane. Dziś już nie potrzebujemy serwisu, który tylko głosi. Władze znają nasze stanowisko, a wokół jawnościowych idei zgromadziliśmy już kilkaset osób, które walczą o jawność życia publicznego w swoich gminach, miastach i powiatach. To właśnie im chcemy oddać odmieniony serwis. Tworzymy przestrzeń, w której będą mogli wzajemnie sobie doradzać, rozgłaszać sukcesy i porażki. W naszym serwisie znajdą się m.in. informacje na temat tego, czym jest jawność i jakie ma znaczenie dla demokracji. Poradnik, jak wydobyć potrzebne nam dane z urzędu, nawet gdy urząd nam ich odmawia. No właśnie. Dziękuję Ci, Borysie. Zmieniamy portal. Większość pieniędzy dostaliśmy na tę zmianę od Fundacji imienia Heinricha Bella. No ale część musimy to zbierać. I dlatego wołamy do Ciebie, prosimy, zachęcamy. Wesprzyj tę zmianę, bo ta zmiana również Tobie będzie służyła.